Trochę nisko, co? Dawno vlogów nie było. Cześć. Jestem trochę śniący, bo jest, nie wiem czy widać, jest 7:21. Pierwszy dzień, w sumie to już nie pierwszy, tylko raz, dwa, trzy. Czwarty dzień mojego urlopu. I w końcu wyjazd. Jedziemy dzisiaj, znaczy ja jadę dzisiaj, do Tarnowa. Na miejscu spotkam Ambera i będzie się działo. I to wam dzisiaj pokażę, będzie trochę vlogów. W każdym razie zanim to, to najpierw śniadanie, ja bez śniadania nigdy nie jadę. Muszę to w kuchni nakręcić, bo lepiej, bo jest jaśniej. Dobra, pojedzony, czas się zbierać. Idziemy. Z trasy to ja wam zbyt wiele nie nagram, ze względu na to, że będę prowadził, ale no cóż, czeka mnie 300 km dość dużej, długiej podróży. Może będzie fajnie, zobaczymy. Na pewno jakiś przystanek się jeszcze po drodze przytrafi. Czy samochód przygotowany, ja chyba ogarnięty też, także widzimy się w Tarnowie. No i jednak mała przerwa na kawę. Kawa z Orlenu musi być, bo jak nie ma kawy z Orlenu, to się nie odbyła wycieczka. Jest przerwa, przerwa jest w trakcie trasy. W sensie jestem w tym momencie w Kielcach, aż mi oko łzawi, Boże, tak mi słońce świeci dzisiaj. O, tragedia po prostu. Jestem w Kielcach, w sumie to musiałem trochę zboczyć z trasy, kilometr. Jestem na Orlenie. Nigdy, nie, jakoś śmiesznie, ale żaden Orlen nie jest po drodze. Za mną tam nie widzicie, ale w tam, po tamtej stronie jest, jakbym się trochę przeszedł, to może bym zobaczył, ale nie chce mi się łazić na razie tu nigdzie. Jest zamek w Chęcinach. Miejsce dla mnie znane, bo tam się w okolicach odbywał swego czasu futerkon. A tam z tyłu, a tam za... A tutaj malutkie geranium. A tu przede mną jest trasa na Kraków. Więc w sumie ta droga jest mi znana. Ale ja nie jadę ani tam, ani tam, jadę tam. Do Tarnowa. Dobra, trzeba wypić tą kawę. Chwila odpoczynku i jedziemy dalej. No i co, widzimy się w Tarnowie. Tarnów! I zanim Tarnów, to jeszcze mała historia, która mnie spotkała. Od Kielc, jak jechałem praktycznie przez pół drogi, tutaj jechał za mną radiowóz. Oczywiście jechałem zgodnie z przepisami ruchu drogowego, więc panie policjantki, które jechały za mną, w pewnym momencie miały mi już serdecznie dość. Wyprzedziły mnie, jak tylko to było możliwe i zniknęły na horyzoncie. Także tak. Spotkałem Ambera. Jeszcze żyję. Chociaż chyba skręcę mu kark za chwilę. Słońce pali, 30 stopni, byliśmy na jedzeniu i byliśmy w obsesji smaku, jak widzieliście. Ja sobie wziąłem te naleśniki wytrawne z kurczakiem i z sosem czosnkowym. Powiem wam, że były zajebiste i tak sobie łazimy na razie. W ogóle bardzo mili ludzie są, bo nagrywałem pod restauracją i ominęli mnie, żeby było ładne ujęcie. Także bardzo ładne miasto, polecam Tarnów. Jak ktoś nigdy nie był w Tarnowie, to tu muszę patrzeć, bo to jest kamera. A teraz idziemy się zalokować w nocleg, bo będziemy się włamywać. Teraz kawusie? Nie później? Weźmy później kawusie. Ja mam pełny brzuszek, mam Amber. No to później, no. Idziemy. Ten pan za mną w kadrze, z tego co się dowiedziałem od Ambera, to jest najsłynniejsza postać Tarnowa. Ponoć jak piszecie sobie na YouTubie pan Roman Tarnowa, tak? To się dowiecie kto to jest, więc... Szukajcie! Jej, jesteśmy w hotelu, Amber zamknął się właśnie w szafie. Znaczy, ubikację mamy w szafie, jest ładnie, to trzeba tu przyznać i bardzo ładnie pachnie kwiatkami. I Amber się podnieca tym, że mamy szafę, w szafie ubikację i krzyczy tam jej. Prawda Amber? Nie, nic Amber, nieważne. Dobrze, że jest klimatyzacja. 13:49,
Chwila przerwy i lecimy dalej na rynek połazić. Taki jest plan. Mam maseczkę. Ktoś biega na zewnątrz. Widać, ale piecze strasznie, widać tramwaj. Taki krótki monolog historyczny, jeżeli chodzi o tramwaj. To jest taki trochę oryginalny tramwaj. Znaczy w sumie oryginalny, bo jak się dowiedzieliśmy, to podwozie, oświetlenie, a reszta to jest ręcznie robiona jako rekonstrukcja. Takie tramwaje jeździły kiedyś w Tarnowie i z tego co Amber mi powiedział, to była to jedna z najkrótszych linii w Polsce? Na świecie, jakieś 2 km. Jeździły te tramwaje przed wojną, bo jeździły do PKP i na Stare Miasto i tak w kółko. A potem jak przyszła II wojna światowa, to przyjechali Niemcy i powiedzieli, że im się nie podobają te tramwaje, a szyny im blokują ruch wojsk, więc rozmontowali to i już to nigdy w życiu nie wróciło. Tramwaj wrócił, żeby być taką pamiątką, że kiedyś takie tramwaje tu jeździły i w środku jest kawiarnia. Jak tu kiedyś będziecie w tramwaju, to w tramwaju, będziecie w Tarnowie, to zapraszamy tam. Jest mega dobra kawa, mega tania i super smaczna. Polecam. Amber się pcha do kamery, jakby to był jego vlog. Jesteśmy na dworcu w Tarnowie. Teraz tak tropem Ambera kroków. Tutaj wysiada i idzie sobie do domu, albo wsiada i jedzie do Warszawy, też idzie do domu. Kazał mi powiedzieć, że dworzec w Tarnowie po raz któryś wygrał konkurs na najładniejszy dworzec w Europie. W Polsce. W Europie? W Europie. Na świecie. To jest najładniejszy dworzec na świecie. Nie ma ładniejszy. Jak u was jest ładniejszy, to niestety, ale tu jest ładniejszy. No tak naprawdę to tylko w Polsce, jak pewnie słyszeliście. Jest strasznie gorąco. Jest godzina 15:20 i jest 27 stopni. Leje się ze mnie, co pewnie widać. No ale Tarnów to polskie bieguncie, perfekt. Amber mówi, że Tarnów to... Zresztą nie wiem, może słyszycie, może nie słyszycie, że Tarnów to polski biegun ciepła. To dzisiaj jest polskie piekło. Po prostu. O! Opóźniony, przepraszamy. Do Szczecina, do Przemyśla. To jest ten, co jedzie przez Kraków i do Warszawy. On jedzie przez całą Polskę. Z opóźnieniem około 40 minut. Za opóźnienie, przepraszamy. No, on jedzie 1000... Ja wyglądam z każdą godziną naszej imprezy w Tarnowie, wyglądam coraz gorzej. Jesteśmy na ładnych fontannach i to są, żeby nie było, to co widać za mną, o, to są planety. Tu są orbity, a to w środku to było słońce, a tu jest jeszcze jakiś taki fajny kościółek, o. Nie wiem, czy komukolwiek pomogą moje teksty, ale powiem wam, że Tarnów jest ładny i tak sobie zwiedzamy. Taki jest wygląd, tak wygląda mój... Amber, przestań pokazywać. Tak, wiem. Amber ma radość, bo ta, oto... Ta kula, to co to jest? Wenus, Merkury, co to jest? Wenus. Ma niezłą imprezę i jak widzicie, dość szybko się kręci. Słonik, kolorowy słonik. I tutaj jest Gloria i Weroniczka, tu się podpisała, a tutaj jest, że nie mogę pokazać, a będą się zablurować i wróble. Chyba nie lubią w Tarnowie wróbli. Amber na mnie czeka, idę. Ponoć śliczny domek jest za mną. Koci zamek. Czemu koci zamek? Dużo kotów tam mieszka? Myślisz, żeby Pixel tam chciał mieszkać? Myślę, że nie. Idealnie u góry, końskie głowy.
O, o patrz, Meralon nawet jest tutaj. Dwa Meralony. Jaki... Cerberus Meralon. Jaki Meralon każdy widzi. Trochę zamurowało go. Amber mówi, że ślicznie jest ten pokój. Znowu lądowaliśmy w pokoju. Trochę przerwy dla nas, jest 18:25. Leje się z nas jak z nieba. Ale niestety pogoda jest jaka jest i musimy to przetrwać, 27 stopni. Teraz trochę odpoczynku, herbatka, kawka, inne dziwne rzeczy i idziemy na tarninówkę. Tak, bo jakieś ponoć jakaś specjalna ten kawa czy tam herbata. Że z tarniny to, że z tarnów, że tarninówka, chłe, chłe, chłe i takie. Takie tam, musicie zrozumieć. No nie wiem, pachnie jak herbata. Ulica stara jak twoja stara. Chłe, chłe, chłe. I koniec dzisiejszego dnia. Wracamy z... z Popijawy. Jak się nazywa ten klub? Kabaret. I żeby było śmieszniej, kabaret ma w logo czarnego kota i cały czas przed drzwiami siedział czarny kot, który w sumie, nie wiem, witał gości czy coś. Był przyjazny. Był przyjazny. Bardzo tanie, fajne drinki i ja jestem... No czuję, że weszło. Nie powiem, że nie. Ale cóż, jest urlop, więc mogę. I tak kończymy ten dzień dzisiejszy. Widzimy się jutro o poranku, to będzie środa, tak? Boże, ja już nie pamiętam, jakie są dni. Także Tarnów, dobranoc. Dzień drugi i dzień drugi zaczął się złym dniem. Jesteśmy dzień drugi w Tarnowie. Ogólnie noc była dla mnie dość słaba, bo tu jest łóżko, spałem po tej stronie, a przede mną jest okno i okazało się, że to okno... Myśmy całą noc narzekali, przynajmniej ja narzekałem całą noc, że świeci mi prosto w ryj latarnia. Okazało się, że tą... że roletę, żaluzję można podciągnąć do góry i wtedy już tak nie świeci w ryj. Ja może sobie przekręcę, o. Przed chwilą to Amber zauważył, także całą noc nie spałem, tylko dlatego, żeby rano Amber wstał i stwierdził, że ej, w sumie to można tak zrobić. Także tak to wygląda. A plan jest mniej więcej taki, że idziemy teraz przedłużyć samochód na parkingu płatnym, potem lecimy coś zjeść, kawka i w drogę. Więc zobaczycie, o teraz mi jeszcze telefon dzwoni, że już musimy wychodzić. To wychodzimy. Amber się cieszy, że odkrył i okna. I teraz tak, okazuje się, że mam bardzo słabą noc przez to, że jestem idiotą. W sumie to za bardzo mnie nawet nie dziwi jakoś. Dobra, mój ryj się świeci, bo musiałem się posmarować, żeby oczywiście nie spłonąć na dzisiejszym słońcu. 32 stopnie, zaraz zobaczycie, jak mi zacznie ryj świecić. Jej! Idziemy przedłużyć autko, bo stoi na samym parkingu płatnym, ze względu na to, że parking hotelowy jest remontowany. Na całe szczęście w Tarnowie jest w miarę tanie. Zresztą Amber mi stawia, co tam ja się będę. Mogę parkować 24 godziny na dobę. Amber, wyskakuj z pieniędzy. Pojedzeni. Drugi raz już w Sofie, wcześniej jak kiedyś byliśmy tutaj z Agatą, tak? Z naszą znajomą, pozdrawiam Agatę. To też padliśmy do Sofy na śniadanie i zawsze ono było przepyszne i dzisiaj też. Ja się najadłem tak, że ledwo chodzę, Amber nie zjadł wszystkiego i też ledwo chodzi, teraz kawa. Oczywiście w tramwaju, tutaj jeździ też tramwaj właśnie tą stroną. Po tej stronie tam jest z tyłu taka ławeczka, nie wiem czy widać, ale raczej nie widać będzie. Jest jako przystanek, który był kiedyś tutaj. Dobra, kawa. Dajcie kawę. Jesteśmy na takim pozostałości po
jak to się ładnie nazywało? Po starej synagodze, oczywiście każde miasto w Polsce, Tarnów też ma swoją przeszłość drugowojenną. To jest pozostałość po bombardowaniu, po zniszczeniu w sumie przez Niemców synagogi. I tak sobie dzisiaj siedziałem na śniadaniu i myślałem, że wszyscy ci, którzy tak bardzo teraz są za tym, jak Polska kiedyś była supermocarstwem i w ogóle, i jaki byliśmy wielcy, to chyba trochę zapomnieli, że tak na dobrą sprawę to byliśmy takim supermocarstwem, bo każdy mógł w naszym kraju mieszkać, a teraz jest jak jest. Ja i mój świecący ryj, część czwarta dzisiejszego vloga. Jedziemy do Warszawy. Znaczy ja dzisiaj robię za pasażera, kieruję Amber, robię za instruktora jazdy. Nie no, śmieję się. Na razie jedzie bardzo dobrze. Jedziemy do Warszawy, tam chwila odpoczynku dzisiaj, jutro wyjazd, to dobieramy jeszcze po drodze Meralona. No dzisiaj jeszcze ciekawy dzień. No ale nie będzie się już zbyt wiele działo, więc Tarnów już za nami. Mam nadzieję, że jakaś właśnie wyjeżdżamy z Tarnowa, będziemy mijać znak koniec Tarnowa, a teraz się zacznie miejscowość Łęk Tarnowski. Koniec Tarnowa. Wyjechaliśmy, mam nadzieję, że wycieczka tarnowska wam się bardzo podobała i że było spoko. To będzie pierwsza część vlogu, a później zobaczymy, jak to ile tych odcinków mi wyjdzie, bo nad morzem będziemy aż 4 dni. Także no trochę się pewnie będzie nagrywało, pewnie dużo też wypadowych takich elementów, że nie będziemy leżeć tylko tyłkiem do góry na plaży, ale gdzieś sobie pójdziemy. Przed nami jedzie dźwig, będziemy jechać za dźwigiem, znaczy za chwilę będziemy skręcać w lewo. To my sobie życzymy szerokiej drogi i do zobaczyska w następnym odcinku, bo to pewnie będzie jeden odcinek. Yo!